Dzień dobry Państwu. Ze studia festiwalowego w Gdyni wita Państwa Grzegorz Kapla. Jest z nami Małgorzata Foremniak, na której obecność w głównej roli w ważnym, wielkim filmie czekaliśmy bardzo długo. Ostatnio to był prawda. Film Aż. Tak. Nie był polski. Tak. Bardzo to był bardzo nowatorski na tamte czasy. Właściwie gdyby powstał dzisiaj, nikogo by nie dziwił, ale jak to możliwe, że tak długo kino nie dawało Pani szansy w głównej roli? Rzeczywiście, aż film Avalon był bardzo dawno i tam właśnie Oshi Mamoru, reżyser, powierzył mi rolę silnej kobiety. Był bardzo zdziwiony, że jestem uważana i odbierana jako delikatna, krucha istota, a nie widać we mnie siły ale w i mocy, a tam mogłam się wyżyć, tak. A teraz Bartek Blaszke, reżyser Sonaty, może poszedł innym kodem i powierzył mi bardzo poważną i odpowiedzialną rolę Małgorzaty Płonki w swoim filmie. Kobiety bardzo silnej, zdeterminowanej, twardej. Czyli jest coś w tym, że reżyserzy poszukują siły w Pani? Tego nie wiem. Nie będę odpowiadała za reżyserów. Natomiast... Powiedzmy od razu, warto było czekać, bo film ma tak. Znakomite recenzje. Jest tutaj uważany za faworyta. Warto było czekać dla mnie na taką przygodę. Przygodę zawodową i emocjonalną, ponieważ ten film dla mnie jest w ogóle wyjątkowy. Tam na planie spotkało się bardzo dużo niezwykłych ludzi o spójnej wrażliwości, która miała efekt właśnie w tym końcowym pokazie i obrazie Sonaty. Film od początku miał bardzo krętą historię. Bartek przygotowywał się do tego filmu, jak powiedział, 6 lat. Były jakieś przeszkody, żeby ten film dalej mógł być realizowany. Potem, jak już wszystko zostało zapięte na ostatni guzik, miały się rozpocząć zdjęcia. Dotknęło nas nagłe zatrzymanie generalnej akcji życia społecznego, więc też wszystko na planie się przesuwało, ale z drugiej strony... Wszechświat sprzyjał. Wszechświat sprzyjał. Mieliśmy bardzo dużo czasu przez ten czas zatrzymania, żeby przepracować każdy szczegół w tym filmie. W roli, w postaci, w każdej scenie. Bardzo dużo rozmawialiśmy, bardzo dużo pracowaliśmy. Bardzo dobrze się przygotowaliśmy wszyscy do tego filmu. Miałam możliwość rozmów przede wszystkim dla mnie najważniejszych z Małgorzatą Płonką, mamą Grzesia, żebym mogła wejść w świat kobiety, która tak naprawdę jest bardzo zamknięta, która chroni swoją intymność, swój wewnętrzny świat, a mnie najbardziej zależało na tym, żeby do tego świata dotrzeć. No ale to jest praktycznie wiwisekcja rodziny, tak? Bo to jest film, który podchodzi bardzo blisko tak, historii, która tak, jest prawdziwa. Tak. Państwo Płonkowie, Łukasz, Małgosia, Michał, syn i Grzesio otworzyli się i dali nam absolutne pozwolenie na wnikanie w ich życie, obserwowanie. To było ważne. No dla tych, bardzo, którzy nie widzieli jeszcze, większość nie widziała, to opowieść o chłopaku, który uważany jest za autystycznego. Bardzo długo, się, tak. Że jest był po prostu uważany za głuchy, autystyczne dziecko. A kiedy już ma szansę i świat rozpoznał, że jest po prostu głuchy, zostaje genialnym pianistą. Tak, tak. I to jest historia, która się wydarzyła naprawdę. Ona się dzieje teraz. Tak, tak. Dostaje aparat, dostaje wszczepiany mu implant i nagle Grzegorz odkrywa dźwięki. Jak można odbierać świat, nie mając aktywnych zmysłów? Tylko przez zmysły odbieramy świat, czujemy go. To życie przez nas przepływa, kiedy czujemy, kiedy mamy aktywne zmysły. A jeżeli jesteśmy odcięci od tego,
jak jest zubożony ten świat i nagle ten Grześ albo jak bogaty, bo w momencie, kiedy on jeszcze nie słyszy, to przecież czuje muzykę. Właśnie na tym to też polega, że ta nasza istota ludzka jest niebywała. Jest niebywała, bo oprócz tego, co jest na zewnątrz, ma nieprawdopodobne wnętrze, które jest dokładnie. Tak naprawdę to nasze wnętrze jest bez granic. I Grzegorz, kiedy dostaje ten aparat, kiedy nagle do niego dociera świat dźwięku, okazuje się, że to jest niesamowicie genialne dziecko, które jest uzdolnione muzycznie, które niesamowicie słyszy tę muzykę i bardzo chce zagrać. I dopiero zaczynają się schody tego świata zewnętrznego, który mu tak naprawdę nie pomaga, a czasem nawet nie zezwala i bardzo zniechęca. W sensie takim, na takim deklaratywnym poziomie nasz świat jest bardzo otwarty i tolerancyjny. A w takim faktycznym, praktycznym sensie... Wszystko zależy sensie, od punktu widzenia, na ile jest otwarte. W praktycznym sensie często jednak, jak się okazuje, trzeba stoczyć walkę. Tak. No i to była pani rola. Tak, to była moja rola. Stoczyć walkę z tym światem, obronić swoje dziecko, dać mu szansę rozwoju, dać mu szansę, myślę, nie tylko spełnienia duszy, spełnienia marzeń, ale wypowiedzenia jego własnej duszy. Bo Grzegorz tak naprawdę mógł się komunikować ze światem poprzez muzykę. To był jego język porozumienia. I Małgosia o to walczyła, żeby tak się właśnie stało, żeby ten Grzegorz mógł po prostu żyć w pełni, tak jakie to było dla pani zdanie, bo gra pani przeciw swoim warunkom. Wspaniale. Jest pani ciągle zmęczona. Jestem ciągle zmęczona. Napięta, szara. Tak. Na dużym... Trochę taka odcięta też od świata, albo zamknięta w swoim świecie Małgosia jest. I tak sobie też tę rolę budowałam. Tak jak mówiłam ci, dużo rzeczy magicznych się działo na tym planie. Wszystko się w jakiś taki niezwykły sposób układało i łączyło. I pewne przypadki, można powiedzieć, były bardzo, bardzo znaczące. Na przykład takim przypadkiem były moje okulary. Małgosia, żywa Małgosia, chodzi w okularach, więc tę postać oczywiście Ania Gorońska, która jest odpowiedzialna za całą charakteryzację i Emilka Czartoryska za kostiumy. Próbowałyśmy tę Małgosię tworzyć i szukałyśmy okularów. Pierwsze okulary, które przymierzyłam potem ich bardzo wiele, ale te pierwsze okulary okazały się przełomem. To były oryginalne, stare okulary z dużymi szybkami, z dużym szkłem. Kiedy nałożyłam te okulary, dostałam, nałożono mi perukę, kostium i nagle się coś takiego stało. Ta Małgosia narodziła się w tym momencie. Narodziły się te wielkie oczy, które są takie wnikliwe, które są ostre w obserwacji świata i te wielkie, grube okulary, które tak naprawdę ją też oddzielają od tego świata, aby ją chronić. Kiedy nałożyłam te okulary, nie widziałam w nich wtedy nic. I poczułam, tak naprawdę ta Małgosia Płonka żyje w swoim świecie i ten świat zamknięcia ją chroni, to jest jej bezpieczeństwo. Potem, żebym mogła grać w tych okularach, trzeba było wykonać taki myk, a mianowicie musiała mieć korygujące szkła kontaktowe. I efekt był taki, że na planie, kiedy grałam, musiałam cały czas mieć te okulary, dlatego że gdy je zdejmowałam, nic nie widziałam. A kiedy w nich grałam, widziałam tylko wyraźnie przestrzeń, która jest przede mną. Wszystko poza było światem zakrzywionym, więc dla mnie to było jeszcze wielką pomocą i wsparciem do wchodzenia, głębokiego wchodzenia w tę postać. Tak. Ale były też inne metafizyczne, tak, nie nazwijmy, nie nazwał przypadkami, bo przypadków nie ma, ale okazało się, że dom, w którym gracie, to był dom, który Płonkowie kiedyś chcieli wynająć, żeby zamieszkać. Małgosia Płonka jest, nie jest matką biologiczną. Matka biologiczna Grzesia zginęła tragicznie w wypadku i kiedy w końcu na planie została podjęta decyzja lokalizacji, zaczęliśmy już zdjęcia, Płonkowie zostali zaproszeni na plan i okazało się właśnie, o czym nikt nie wiedział, że ten dom, w którym gramy,
jako rodzina Płonków. To miał być kiedyś dawno ich dom. Więc też były takie momenty wzruszające dla nas, magiczne, a wzruszające dla ale rodziny Płonków. Ale był też Płonków. Jeszcze moment, kiedy była nagrywana scena muzyczna. Tak, tak. W ogóle w tym, te sceny, w których retrospekcyjne, w których pokazywana była Joanna, były jakieś przedziwne. Pierwsza scena, kiedy Joanna, młoda Joanna, gra na fortepianie i na tym fortepianie śpi malutki Grzesio. I grana była muzyka delikatna, subtelna. Na górze był żyrandol składający się z takich ramion, na końcu były żarówki i nic się nie mogło zapalić. Były sprawdzane wszystkie połączenia elektroniczne, był sprawdzany agregat. Nie było możliwości, żeby nie świeciło. I Bartek, wiedząc już, że coś dziwnego się od czasu do czasu dzieje na planie, pomyślał sobie, jest jakiś inny klucz. Zmieńmy muzykę. Niech to będzie szybko. Niech to będzie muzyka mocna, mimo tego, że małe dziecko śpi na fortepianie, ale niech to będzie mocna muzyka. I zmieniono tę muzykę. Zapaliła się jedna żarówka. Więc też jest dziwne, że się pali jedna żarówka, gdzie jest reszta. I kiedy zapadła decyzja, tak, tę scenę nagramy z muzyką mocną, zaczęły się zapalać żarówki. Drugi moment był też taki przedziwny, kiedy Małgosia Płonka, moja postać, musi podjąć bardzo ważną decyzję, a mianowicie, czy dokonać wszczepu implanta Grzegorzowi, czy nie. Bo ryzyko jest olbrzymie. Jeżeli się to nie uda, Grzegorz straci słuch kompletnie. I jest taka scena, gdzie Małgosia ogląda na telewizorze film, taśmę, wspominając Joannę. Ja mam podłączony mikroport. Scena zaczyna się, jest akcja. Ja oglądam tę moją Joannę i w momencie, kiedy jest zbliżenie na jej oczy, ja zatrzymuję wideo. I kończy się scena, jest stop, podbiega do mnie reżyser i mówi: Małgosia, czy coś się stało? Czy się źle czujesz? Ja nie wiem, o co chodzi. I okazuje się, że w trakcie tej sceny dźwiękowiec słyszy bardzo głośny rytm. Serce. Nie wiadomo, co to jest, a to było moje serce. I to było niezwykłe, ponieważ w taki sposób, gdyby aktor zawsze miał podłączony mikroport, to by nie mógł mówić, bo serce bijące by przeszkadzało. W tej ciszy oglądania tej Joanny, tego powrotu do niej, jakby ożywienia jej osoby, stało się coś niezwykłego. Cała scena była, dźwiękiem tej sceny było moje, czyli Małgosi, bardzo mocno bijące serce. Też było niezwykłe i magiczne. No. Jak sami Państwo słyszą, to jest niezwykły metafizyczny film, więc nie możecie na niego nie przyjść. Ja myślę, że to są takie światy, które razem ze sobą żyją. Ten świat prawdziwych ludzi, niezwykłych, niezwykłej rodziny, niezwykłej historii i świat tej fikcji, którą tworzymy. I czasem jest tak, że kiedy poruszamy świat, który dawno nie był odkrywany, on nam pokazuje inne oblicze. Wydaje mi się, że tak było. Musi się stać opowieścią, bo w sumie o to chodzi. Tak. Też przemawia. Ta druga rzeczywistość też przemawia i daje wskazówki, jak chce być opowiedziane. Dokładnie, dokładnie. Widziała Pani inne filmy konkurentów? Nie, jestem od wczoraj na festiwalu i nie miałam fizycznej możliwości obejrzenia. Jutro jest więcej czasu, więc no cóż, obejrzę. Życzymy Pani zwycięstwa w Dobrze. Kategorii. Dziękuję, proszę Pana. Ja bardzo, bardzo się cieszę, że film... Kameralny. Że film mówi. Mówi do ludzi. To jest najważniejsze. No, bo jest to bardzo... bardzo ważny film. O ważnym temacie. Dla każdego chyba. Kiedyś dawno temu Maciej Pilczyca nakręcił taki film i do dzisiaj go pamiętamy. No dokładnie. Więc, żeby to się tak samo potoczyło. Żeby był, tego Pani życzymy. Dziękuję pięknie. Z Gdyni żegnamy się na chwilę. Małgorzata Foremniak, Grzegorz Kapla. Do zobaczenia. Do zobaczenia.